jak to jeden, nie dużo samochodów i bardzo dużo mężczyzn, nawet i parę kobiet. Ja w ostatniej chwili jakieś tam placki ziemniaczane smażyłam, więc szybko owinęłam w papier i podałam pani mężowi tam i innym mężczyznom. No szok, oczywiście szok. No coś strasznego. Gdzie, co, jak, co się dzieje? Okazuje się, że tego samego dnia pojechał pan Dumało, Jacka ojciec, pan Filipowicz, Dygna Rówiczownej, mąż. No i więcej nie pamiętam. Ale sporo z Lubartowa aresztowanych było. No, no bardzo dużo z Lubartowa, tak. Z terenu, z Lisowa, taki pan Socha, nasz znajomy. Tak, bo, Jacka, tak. No jednym słowem, no, ci, którzy się też wcześniej ujawnili, których zdążyli wyłapać. No bo jak mówię, ojciec mu się ujawnił, chociaż ojciec podejrzewał, że był tam przez kogoś zdradzony. Ale no, denuncjatorów ale i może się, tak, tak, ale może i tak. No i oczywiście skończyło się. Mama na drugi dzień z ciotką, właśnie z siostrą ojca, zaczęli kupować, gdzieś Kruk kupował ten bimber, czy to wódkę, czy coś, i za wódkę rosyjscy żołnierze, bo to bez przerwy jeździło, za wódkę mogły się zabrać do Lublina, bo innej możliwości nie było wtedy. Więc jeździły tam, szukały, no w końcu się dowiedziały, że rzekomo gdzieś tam rozstrzeliwali jakiś, no więc, że może rozstrzelali. No ale nie dawały za wygrane. Jeździły i tam szukały, dowiadywały się, no nikt nic nie wie, nikt nic nie wie. W końcu chyba, nie wiem, czy trzeciego, czy czwartego dnia pojechały też i ktoś im powiedział, że na Majdanku tam jacyś mężczyźni chodzą. Więc pojechały tam i rzeczywiście ogrodzone i tak widać było z daleka w tych barakach, po tych Żydach, w barakach jacyś tam mężczyźni chodzą, widać było z daleka. Jeszcze wzięli ojcu marynarkę, no bo przecież pojechał w samej koszulinie, bądź co bądź. I krzyczały tak od płotu Moździński, Lubartów, i ojca zobaczyły. Ojciec im się ukazał w takim przejściu i zaczął machać ręką, no ale zaraz odtrącili ojca. No się dowiedziały, że na Majdanku jest. Pojechały, no nie było mowy o podaniu nic, nie było mowy. Pojechały zaraz na drugi dzień i już tam nikogo nie było. I się wszystko urwało, nic nie wiadomo, co się dzieje. I słuchajcie, momentalnie w tym momencie dom się zrobił pusty. Wszyscy wyjechali, bo każdy się bał. Aresztowania w Lubartowie, nie wiadomo co, jak będą wyciągać, kto co, więc pusty. Mój dom rodzinny zrobił się pusty. Nie ma adekwatorów, nie ma wujków, nie ma nikogo. Wszyscy wyjechali, pani Nowakowska tutaj też, nie ma nikogo. Została babcia, mama i my we dwie, w wielkim domu. Nikogo się, nikogo więcej nie ma. Wszyscy wyjechali. Ze strachu. Gdzie? Nikt. Ja tylko pamiętam ten straszliwie pusty dom. I zginęła suka oczywiście. I nigdy się nie znalazła. Po całym mieścieśmy jej szukali, nigdy się już nie odnalazła. Przecież to nie było jakieś wielkie miasto wtedy i także nie było nie trudno. Nie to co dzisiaj. Chodziłyśmy po wszystkich tych, także to jest właśnie ciekawe, że tego. Ja tutaj chcę jeszcze taką rzecz powiedzieć, może to ważne, może ważne. Ojciec był mój bardzo wierzący i praktykujący. To jest to u mężczyzn to się nie zdarza, a u niego on był, ja tylko pamiętam ojca, mimo że to była silna osobowość, że był bardzo energiczny, ale nigdy nie zapomniał, żeby rano uklęknąć i wieczór, żeby się pomodlić. To było naprawdę wyjątkowe u niego i taki pozostał do końca. Od najmłodszych lat go pamiętam, jak zawsze klęczał, nie to, że tam gdzieś przeżegnał się. I taki pozostał do końca i to go chyba trzymało, ta wielka wiara. I to mu dawało to poczucie jakiegoś bezpieczeństwa. No i nie ma ojca. To więc sobie proszę wyobrazić, co się dzieje. Upłynęło ileś tam dni. W nocy rewizja. Wchodzą. Ja już nie powiem, jak oni wyglądali. To było wszyscy takie złodziejaszkowie. Najgorszy element, jaki mógł być w Lubartowie, to wszystko automatycznie weszło do urzędu do UB. Do UB i do milicji. I do milicji. Więc to byli, jak to się okazało, później uczniowie mojej mamy, nawet tacy, którzy wylecieli ze szkoły lub byli wyrzuceni ze szkoły i tak dalej. Więc oni przychodzili we trzech, we czterech z karabinami na sznurkach, w jakichś łachmanach. No i oczywiście nas pod ścianę, rączki do góry, mama naklęcząco. A oni szukają, gdzie jest to, no skąd, nikt nie wie, gdzie tam co jest, no. Więc obrazy, jakie mieliśmy tam, dwa takie piękne obrazy były, zdeptali, zniszczyli, obrazy święte.
Muszę przyznać, że portret Piłsudskiego wisiał przez całą okupację w pokoju. Niemcy nie... Nie, nigdy jakoś Niemcom to nie przeszkadzało. Natomiast oni to zdeptali. A ojciec był wielkim fanem Piłsudskiego. Wielkim fanem Piłsudskiego. Także to, dla niego to był wielki bohater. To jest postać kontrowersyjna dla mnie, dla ojca był wszystkim. Zdjęcia, albumy, deptali, dokumenty, no wszystko z szaf i tak dalej, i matkę zabierają ze sobą. I tu chcę powiedzieć, że Niemcy pozwolili się ubrać, mamie się nie pozwolili ubrać. W koszuli nocnej, w ciapach, babcia wyszła i mówi, jak wy się zachowujecie, Polakami jesteście, a wy nie pozwalacie się kobiecie ubrać? Chałubowcy. A oni nie. Nie dali się ubrać, więc w końcu babcia zarzuciła jej płaszcz na tą koszulę. To było lato, ale wszystko jedno. I tak ją zapierali w nocy. Myśmy zostawały same w domu z tą babcią. Oczywiście klęczałyśmy i modliłyśmy się cały czas. No, rano wracała. No, dawało się, że spokój jest. Po latach, kiedy się mamie pytałam, pytają się, z kim miał kontakt, kto przychodził do domu i tak dalej, i tak dalej. Mama przecież musiała się jakoś bronić, więc broniła się w ten sposób na początku, że ojciec miał kobiety, że na noce gdzieś wychodził, że po życie się nie układało, no, że w ogóle był... To był taki wybieg. Lubił karty, a to wszystko nieprawda, bo ojciec był moralistą wielkim i to było w ogóle... No ale musiała się bronić jakoś, dlatego nie wiedziała co. Za parę dni, no już porządkowałyśmy to wszystko, znowuż przychodzą. I znowuż w nocy. I to samo. Zabierają ją bez pozwolenia ubrania się. Więc ponieważ, ja nie wiem, czy ona już uczyła wtedy od 1 września, czy to było jeszcze w sierpniu, tego nie wiem. Wiem, że było ciepło. Więc wracała z tego UB, które było na jakich alejach? Nowodworskiej. Tutaj, teraz tak. Aleje Tysiąclecia, tak. 4. Więc wracała torem kolejowym tędy, żeby, no bo się skrępowała się jej miastem w ciapach i w tej koszuli nocnej. Nauczycielka to tam... Nauczycielka, więc to było takie krępujące. Ale to o to chodziło, żeby to tak... człowieka tak całkowicie psychicznie tak zniszczyć. No i znowuż to samo. Idzie broń, gdzie to, gdzie tamto, gdzie... No nawet nie wiem, czy mama wiedziała, bo ojciec chyba to raczej zrobił, żeby nikt nie wiedział, jak to chował, bo po latach dopiero powiedział, że tam zakopał. Więc myślę, że mama też nie wiedziała tego. No i znowuż to samo. I w końcu potem słyszałam, jak z babcią rozmawiała. No nie wiem, co mam zrobić. No nie wiem, co mam zrobić. Kazali mi jutro przyjść rano, i jeżeli nie powiem, z kim ojciec się spotykał, kto przychodził do domu, to powieszą mnie nogami do góry, tak tam jakaś kobieta wisiała nogami do góry. Pokazali, tak jak ona, będziesz wisiała nogami do góry. Jak już podałam, matka była bardzo delikatną, wrażliwą, nie nadawała się do tej konspiracji i to strasznie przeżywała. No i ten ranek, kiedy miała odejść, kiedy miała pójść, ja się obudziłam, strasznie płakała. W drugim pokoju siedziała i strasznie głośno płakała. W końcu się pożegnała z nami, powiedziała mnie, w razie czego, jak nie wrócę, to się zaopiekuj siostrą moją. No ale może wrócę, no ale może nie wrócę, więc ja też zaczęłam ryczeć, ile tylko wlazło, no i poszła. Nie było jej tam, nie było, no więc... Ja pamiętam, jak ja klęczałam, jak ja się modliłam. I w końcu usnęłam tak na siedząco i mama wróciła. No więc radość wielka, no więc dali matce spokój. Mama później mówiła, jak już można było, więc powiedziała mnie, bo zapytałam się, to powiedziała, że no, przyszło mi do głowy, żeby trzeba podać tych, którzy wyjechali, którzy z ojcem wywieźli. Więc podała tych, albo tych, którzy siedzą. No bo musiała kogoś podać, bo jej to groziło. No i skończył się pewien etap, ale nie na długo. Znowu szły wojska rosyjskie na Warszawę. I znowuż tędy. Dom puściutki. I znowuż na targowicy siedzą. Ale to już było zimno jakoś, tak? Jesień była. I oczywiście zajmują cały dom. Słuchajcie, to było coś strasznego. To był brud. I nie powiem co więcej. I pełna motoryzacja, że tak powiem. Wszelkiego robactwa. Zajęli cały dom. My tylko byłyśmy w jednym pokoiku z mamą, nie można było wyjść nawet do ubikacji. Wychodziłyśmy przez okno i mama z nami. No coś strasznego, co to było. No i siedzieli. Mało tego, że siedzieli, to kradli, co było do ukradzenia. Więc ukradli wszystkie koce, narzuty jakieś,
ukradli mamie palto, takie futerko krótkie, ukradli buty, a tu przecież zima idzie. No to co, więc mama jakoś tak wtedy już nie zdążyła pochować pewnych rzeczy, ale no co było, tylko to ukradli, no i poszli. Upłynęło jakieś dni, no już idzie to samo, tylko że wtedy mama jakoś zdążyła pochować, schowała obrączki, bo ojciec zostawił obrączkę jak tego, obrączkę, jakieś tam pierścionki miała, zdążyła to mocno gdzieś schować i schowała trochę porcelany. To i to jedno, które to, jest, to są prezenty ślubne mojej matki z 34 roku. To o, podobno to mają... cenna rzecz, bo to jest złocone. I to jest 80 lat już mają. Tak. Więc to rzeczy schowała, to było jeszcze tak jeden komplet i całą zastawę, z zastawy tylko tyle zostało, no ale to się potłukło i tam nie wiem co się stało, bo nie byłam jedynaczką. W każdym razie tam parę rzeczy schowała. I znowuż przyszli. I znowuż to samo. I znowuż pod ścianę, i znowuż ręce do góry. I rewizja, grabienie. I szukanie czego się tylko da pod karabinem. No coś okropnego co było. I był taki moment, i oni pili tam strasznie, więc leżeli po kotem i pili, więc całe noce byśmy prawie nie spały, mama tam zastawiła te drzwi jakimś tam meblem, żeby przynajmniej, chociaż to tam tak by nic nie pomogło, jakby chcieli, to by się rozjuszyli, to by wpadli. I była, jakoś tak się złożyło, że u nas w domu można było naokoło chodzić, że przyszła ta ciotka najmłodsza, ona była z 19 roku, no to wtedy miała te 20 parę lat. Jak ci Niemcy, nie Niemcy, Rosjanie. Tylko ci Rosjanie, ją zobaczyli, młoda dziewczyna, to jeden taki pijany kompletnie, to był jakiś w randze jakiś chyba, ten, jak się tam do niej w tej kuchni zaczął z nią się szarpać i ona uciekła do pokoju, bo to jakoś przez kuchnię przechodziła. I to jakieś, ja nie wiem jak to się stało, i była babcia, że ciotka wpadła do szafy, a babcia otworzyła okno szybko. No więc jak on wpadł pijany kompletnie do pokoju, gdzie, no poleciała przez okno. A ona przesiedziała w szafie cały dzień i całą noc. Ratowało. I to ją uratowało. Przed zgwałceniem. Że babka zdążyła okno otworzyć. No moja babka była bardzo energiczna. I się zdążyła i też po rusku gadała świetnie, także też sobie z nimi dawała radę. Więc zdążyła ucieknąć. Także to tak zapamiętałam z tych spraw. No i to się tak na razie mniej więcej tyle tego było i tak to się mniej więcej skończyło. No oczywiście ojca nie ma. No więc i nie ma nikogo, nie ma przyjaciół, nie ma nikogo sieńko, nikt się nie troszczy, nikt się nie pyta, czy żyjemy, czy nie żyjemy, co się dzieje. Wszystko prysnęło. Nie ma przyjaciół żadnych. Jest takie przysłowie. Że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. Tak, więc no może każdy to, się bał wtedy. Każdy się bał. Terror był. Mama zobaczyła, że dom jest obserwowany. Mama zobaczyła kiedyś w nocy, bo jakoś tak, nie wiem, czy wychodziła, czy co, zobaczyła, że chodzą jacyś ludzie, że jakiś dwóch mężczyzn, że się gdzieś kręcą, że tego. Więc dom był obserwowany, prawdopodobnie czekali, kiedy tu kto przyjdzie, kiedy po coś przyjdzie, tak. Może tego. Więc tu już nikt by nie przyszedł, także tego. No zostaliśmy prawie w bardzo ciężkich i trudnych warunkach. Mama poszła do pracy, nie ma pieniędzy, nie ma ubrania, nie ma nic, dom rozszabrowany kompletnie. No bardzo źle, no bardzo źle. No, ojca szuka w dalszym ciągu, pisze do Bieruta, pisze pasę tam pism, pisze gdzie się tylko da. Nikt nie wie, odpowiedzi przychodzą, że nie, w nieznanym kierunku, nic nie wiadomo i koniec. I tak nie wiem ile to czasu było, jak to długo trwało, w każdym razie zaczęło się w naszych lubartowskich domach, to niepopularne dzisiaj bardzo, ale tak było. Zaczęło się robić tak zwane seansy spirytystyczne. To teraz to też nie wolno mówić nawet o tym. Nie można mówić, dlaczego? I już nie chcę powiedzieć domu tego, bo może mieć rodzina do mnie jakiś żal albo pretensje. W każdym razie w jednym zaprzyjaźnionym domu wezwali ducha Mickiewicza. Oczywiście przy tym był wujek Kruk. I ten duch powiedział, że ojciec żyje i pracuje w lesie. I to tak było. To już jakaś nadzieja była. Jakaś nadzieja była, że może... Mama była trochę sceptyczna do tych seansów, nie brała w tym nigdy udziału. Ale tu liczyła na jakiś no, ale dobry znak. Każdy dobry znak się liczy. Więc to już przynajmniej... I teraz tak, gdzieś nie wiem, ja już nie umiem określić w czasie jak to było, w każdym bądź razie
pewnego zimowego dnia, może to było tej zimy, no chyba tej zimy było, tej pierwszej zimy, zimy były straszne. Ludzie dzisiaj nie mają wyobraźni, jakie to były zimy, śnieg był do okien. To z 44 na 45. Ale z okupacji też były straszne zimy, były straszliwe mrozy. Nie było świata widać przez okna, tylko się chuchało i dziurkę się robiło co na dworze, szkoły zamknięte. To było coś potwornego. Nikt sobie teraz nie wyobraża, jak to było. Mrozy były do 30 minus, także w ogóle nie było ubrania, żeby było ciepło. I pewnej nocy ktoś puka do okna od frontu. Mama przerażona strasznie i mówi tak, niech pani otworzy, niech się pani nie boi, tylko niech pani nie zapala światła. Mama otworzyła, i ponieważ mieliśmy już dwa pokoje, bo już jak mój dom był pusty, mama otworzyła i po cichutku w tym pokoju z tym panem rozmawiała. Nie dowiedziałam się, kto to był, dopiero się dowiedziałam, kiedy było bezpiecznie. Więc to był niejaki pan Krawczuk czy Krawczyk, nie wiem, policjant przedwojenny, ale nie z Lubartowa, który został z ojcem razem wywieziony tam do Rosji.